Witajcie serdecznie, tym razem zagramy w Ananaski razem ze SpongeBobem. Ładowanie, chwileczkę trzeba poczekać. Dobra, już mamy. Czyli tak, mamy sobie tutaj ananasa, na razie malutkiego. Żeby on wyrósł, trzeba w niego klikać. To jest takie nasionko, można powiedzieć. Jeżeli będziemy klikać szybko, to oczywiście szybciej wtedy rośnie. Sterujemy myszką, a jeżeli klikamy lewym klawiszem myszki, to właśnie on wtedy tak się rośnie i dostajemy punkty. Na razie wyhodowaliśmy 7 ananasów. Jak widać, te ananasy są dość ciekawe. Za każdym razem trochę inaczej wyglądają. Na przykład ten tutaj ma czapkę, jakąś taką osłonkę na oko jak pirat, nawet wąsa. Także dość ciekawie one wyglądają. O, teraz szaleństwo w czasie burzy. To jest jakieś wyzwanie, tak? Aha, czyli mamy 30 sekund i w tym czasie musimy wyhodować ananasa. Jak widać, pasek się robi się coraz mniejszy, czyli mamy coraz mniej czasu. Ten wyżej po prostu rośnie, jeżeli klikamy. Czyli musimy szybko klikać, żeby zdążyć przed czasem. Coraz mniej czasu. Czy zdążymy? Jest, udało się. Tak. Zdobyliśmy trochę punktów, które można wydawać na pomocników. Pomocnicy są po prawej stronie. A po lewej stronie są do ładowania. Czyli możemy zapewnić jakąś super muzyczkę, na przykład ananasom. Wtedy szybciej rosną. O, kupimy tutaj takie radyjko. Jakieś jedzonko. To już 200 kosztuje. Ok, daliśmy jedzonko i muzyczkę. To teraz zobaczmy. O, teraz już razy 2 jest. Plus 2. Przedtem było plus 1, także jest poprawa. I szybciej po prostu dzięki temu hodujemy ananasy. 13 ananasów już mamy. Szybko klikamy, żeby mieć więcej punktów. Jakieś takie oczy miał dziwne, takie guzikowe. A ten nie ma wcale oczów, ale za to ma okulary. No, też ciekawie. No i znowu ten powtórka z rozrywki, można powiedzieć. Mamy już ponad 500 punktów. Teraz pomocnika sobie najmiemy, który nam będzie pomagał przy hodowli ananasów. Jak widać, Bella podaje balony, które są w kształcie piłki. No i zdaje się, że przyspieszają hodowlę. Także kupimy. No tutaj 1000 już trzeba, żeby tam przyspieszały mikstury takie przyspieszające wzrost ananasów. Także musimy pozbierać jeszcze trochę, bo w tej chwili mamy 635 punktów. No spójrzcie, nic nie robię, nie klikam, a tutaj nasza pomocniczka rzuca właśnie balony z wodą i dzięki temu ananas rośnie, co prawda bardzo powoli, ale jednak można to przyspieszyć oczywiście poprzez klikanie, tak jak teraz to robię. Dzięki temu mamy już ponad 700, nie, już 875 punktów. Aha, teraz znowu wyzwanie, trzeba szybko klikać. Szybko klikać, żeby się zmieścić w tym czasie i wyhodować ananasa. Jeżeli to się uda, dostaniemy ekstra punkty. Ale już widzę, że się uda. Tak, udało się zdecydowanie. My mieliśmy jeszcze dużo czasu, bo mieliśmy ponad 10 sekund, także spokojnie, na luzie można powiedzieć. I co się okazało? Mamy już ponad 1000 punktów, także możemy sobie kupić pomocnika Rika, który właśnie będzie nam dawał takie mikstury super, które przyspieszą hodowlę ananasów. O, teraz już trochę szybciej idzie. Nawet bez klikania. No ale dobra, dalej klikamy. I mamy już 22 ananasy wyhodowane. Powiem wam szczerze, że kiedyś już w tą grę grałem i z tego co pamiętam, to mój rekord to jest ponad 130
ananasów, także jeszcze daleko do tego, także trzeba dalej klikać, żeby go pobić oczywiście. Jestem ciekawy, jak wam tam pójdzie w tej grze. Fajnie by było, gdybyście się pochwalili swoim wynikiem, ile wam się udało wyhodować ananasów w komentarzu. Także już mamy 25 tych ananasów wyhodowanych. Chyba za chwilę będzie wyzwanie, coś czuję. O, tutaj jest jakiś złoty ananas, który daje również punkty, także warto sobie wybierać zdecydowanie. Przydaliby się nowi pomocnicy, bo już zaczyna ręka trochę szwankować. Pobolewać od tego klikania ciągłego. Ale zawsze w sumie można zmienić na drugą. A przy okazji tamta odpocznie trochę od klikania. Mamy 1400 punktów. Także może jakieś doładowanie tutaj kupimy. Automatyczna rękawica, ok. Teraz powinno to szybciej iść. O, jest już plus 3. Także nabraliśmy trochę przyspieszenia. Widzicie, tutaj ta właśnie rękawica nam pomaga zdobywać punkty. I dzięki temu mamy już ponad 1200 punktów. Już 1400 nawet. Szybko to idzie. Wyzwanie szaleństwo w czasie burzy. Musimy się zmieścić w tym czasie po raz kolejny. Ale razy plus 3 mamy, także jest łatwiej niż na początku, jak było plus 1. I jest. Także 2000 punktów zdobyte praktycznie. A tu jest ananas złoty. (35) ananasów wyhodowanych jak na razie. Trzeba kupić jakiegoś pomocnika zdecydowanie. Aha, ale tutaj dopiero od 5000 coś. Czyli nie bardzo. To może lepiej doładowanie jakieś. Fontannę za 1500, tak. No i na razie tylko na tyle możemy sobie pozwolić właściwie. To właściwie w tą grę można grać praktycznie bez końca, bo nie ma jakiegoś takiego zakończenia, więc można grać dotąd, aż nam się nie znudzi. I robić coraz lepsze rekordy dzięki temu. (39) ananasów wyhodowanych. O, tutaj jest złoty ananas i dodatkowe punkty.
i jest 40 ananas. Jeżeli wam się podobało, to oczywiście dajcie łapkę w górę, komentujcie, udostępniajcie i do usłyszenia następnym razem. Cześć!